Walczyła. Wielkie gratulacje za determinację, za to, że w trudnych momentach, które też zdarzały się na boisku, zespół skutecznie bronił. Ale jesteśmy przede wszystkim zadowoleni z tego, że wygraliśmy w tym prestiżowym meczu, który niestety nie mogli oglądać wszyscy nasi kibice, ale przynajmniej przed telewizorami siedząc daliśmy im sporo radości. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę podnieść rękę, ja podejdę z mikrofonem, żeby było lepiej słychać. Dzień dobry, panie trenerze, gratuluję zwycięstwa jako Wywiada Śląska. Ja chciałbym się spytać, jak pan ocenia występ Łukasza Wejgera jako tego lewego środkowego obrońcy? No bo poprzednio mówił pan, że to będzie rywalizacja między Kotem a Wejgerem. Tymczasem dzisiaj widzieliśmy ich obu w pierwszym składzie. Dziękuję. Znaczy Łukasz zagrał nie na swojej pozycji, to trzeba powiedzieć. Do tej pory był zawodnikiem, który grał na półprawym środku. Natomiast jesteśmy cały czas w trakcie poszukiwań. To co powiedziałem, grają najlepsi zawodnicy w najlepszej dyspozycji. Łukasz Bejger jest reprezentantem Polski. W ostatnim spotkaniu grał Diogo Berdasca na tej pozycji. Natomiast no, trzeba otwarcie powiedzieć, że jeżeli zawodnicy prezentują podobny poziom sportowy, to zawodnik za granicę musi być o sporo lepszy, aby w tym meczu wystąpić. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na wariant z Łukaszem na tej pozycji z kilku powodów. Jednym takim była jego mobilność, szybkość, która miała pomóc nam w tym, aby nie były zagrywane piłki na wolne pole za linię obrony w bocznym sektorze boiska. Co prawda kilka razy w drugiej części meczu pod koniec, szczególnie tam w Zagłębiu Lubin stwarzało sobie groźne sytuacje, ale to było bardziej spowodowane błędnym zdefiniowaniem tego, kto za kogo odpowiada. Czy Bejger za Daniela, czy za Chodynę. I tutaj mieliśmy przez moment mały kryzys, problem w identyfikacji krycia. Ale oceniam jego występ za poprawny. To jest, trzeba powiedzieć, cały czas młody chłopak. Oczywiście nie patrzymy na to młody, stary, tylko ma się rozwijać. My w sztabie nie patrzymy na młodzieżowca przez pryzmat młodzieżowca albo zawodnika, który musi grać, bo jest młody. Nie, patrzymy na to, aby się cały czas rozwijał. Rozwija się, systematycznie robi postępy, jest to zawodnik z otwartą głową, taki, który chce. Natomiast oczywiście, tu też powiem, że to nie jest jego docelowa pozycja. Dzisiaj potrzeba chwili była taka, aby Łukasz na tej pozycji zagrał. Co będzie w meczu z Legią? Zobaczymy. W tej chwili jedzie on, Mateusz Praszelik, na zgrupowanie reprezentacji Polski Młodzieżowej. Będą tam grali chyba z Litwą, Łotwą, nie, z Łotwą i z Izraelem. Ale do meczu z Legią już też powinien wrócić Mark Tamas, który też jest na zgrupowaniu reprezentacji Węgier. Piotr, ja nazwę Stolkowska. Panie trenerze, jakie są plany na tą przerwę reprezentacyjną? Czy chciałby pan, żeby drużyna rozegrała jakiś sparing, czy planuje pan grę wewnętrzną i skupi się na tych aspektach treningowych, czy nie chciałby pan, żeby ta drużyna sprawdziła się z jakimś innym sportem? Znaczy pierwsze dwa dni to będzie regeneracja dla zawodników, dostaną dzień wolny po tym okresie, kiedy graliśmy w europejskich eliminacjach do europejskich pucharów, kiedy praktycznie nie było żadnego dnia wolnego. Dostają piłkarze dwa dni, poniedziałek, wtorek na to, aby pojechać do rodzin, być może wyjechać za granicę, ci, którzy są spoza Polski. W środę mamy pierwszy trening, na pewno w tym tygodniu najbliższym będziemy trenować dwufazowo, czwartek, piątek, sobota. To będą treningi dwufazowe, w piątek planujemy rozegrać mecz sparingowy, najprawdopodobniej z GKS-em Tychy. Ten sparing będzie w godzinach dopołudniowych w piątek. Natomiast oczywiście ten czas poświęcimy na pracę drużynową, ale to też jest w momencie, kiedy wyjeżdżają zawodnicy na reprezentację utrudnione, ale to nie po raz pierwszy taka sytuacja spotyka mnie jako trenera. Także będziemy szlifować zarówno defensywę, jak i ofensywę. Będziemy przypominać standardy pracy, jakie obowiązują w Śląsku i też ten czas poświęcimy na badania wydolnościowe, szybkościowe, takie, które pozwolą nam pokazać i stwierdzić, na jakim etapie jesteśmy i komu ewentualnie jaki trening jest potrzebny w najbliższych dniach. A potem już bezpośrednio do meczu z Legią, krótki mikrocykl startowy, 5-4-dniowy i 11 września gramy we Wrocławiu z Legią. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również Państwu.
serdecznie na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu PKO Ekstraklasy, które to KGHM Zagłębie Lubin przegrało ze Śląskiem Wrocław 1-3. Jest z nami trener drużyny gospodarzy, pan Dariusz Żurab. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, tradycyjnie proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Trudno jest mi zabrać myśli po takim meczu, gdzie w momentach, kiedy nieźle wyglądaliśmy, dawaliśmy prezenty zespołowi Śląska i niestety to podcinało nam skrzydła. Tak było przy pierwszej bramce dla Śląska, tak było przy trzeciej, w drugiej połowie. Próbowaliśmy coś zmienić, zaczęliśmy nieźle grać i znowu prezent. No niestety dużo pracy, dużo niestety wynik nie jest dobry i to na pewno boli, bo na pewno spodziewaliśmy się czegoś innego. Mecz pokazał i ten ostatni, że no przed nami mnóstwo pracy, że mamy duże kłopoty w defensywie. Widać było dzisiaj, porównując nasz zespół i Śląska, stabilizację w zespole Śląska, czego u nas brakowało. No i coś, o czym mówimy od dawna, Śląsk miał numer 9, my niestety nie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Robert Krawczyk, Wrocław. Panie trenerze, no to co z tymi wzmocnieniami, bo to jest kolejne spotkanie, kiedy brakuje Saszy Żbeca, zabrakło Baszkirowa. Nowy nabytek niespecjalnie się sprawdził, zatem jak wygląda tutaj poszukiwanie wzmocnień, no bo przecież biorąc pod uwagę ławką, którą pan dysponuje, no niestety za bardzo to pan szyć nie ma czym. No to jest kolejna konferencja, czy kolejne pytania, na które jest mi trudno odpowiedzieć. No, są przygotowane testy medyczne dla dwóch zawodników na dzień jutrzejszy, dla napastnika, dla środkowego obrońcy. Jeżeli to się uda, będę bardzo zadowolony. Na razie dmucham na zimne, bo no, czekamy długo, zostało mało czasu, a potrzeba jest, to myślę, nie ulega wątpliwości. Panie trenerze, drugie pytanie jeszcze, bo po długiej przerwie do składu Zagłębia powrócił Dawid Pachulski, którego wprowadził pan w przerwie. No i można powiedzieć, że on był z takim jednym z jaśniejszych punktów w tej drugiej połowie, próbował. Tak wyglądał z trybun, jak pan oceni jego powrót? Bardzo pozytywnie. To jest chłopak, który dostał swoje minuty w rezerwach i w ostatnim tygodniu wyglądał w treningu bardzo dobrze, stąd taka zmiana. Dał dobrą zmianę. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość też dla wielu tych młodych chłopaków, którzy z nami pracują, bo idą do przodu. I to jest, myślę, jedyny pozytyw dzisiaj z tego meczu. Chciałem zapytać pana o te dwa tygodnie, które teraz, dwa tygodnie przerwy przed wami i przygotowania do meczu z Piastem. Tutaj kupując pytanie kolegi, czy będziecie w międzyczasie rozgrywali jakiś mecz kontrolny i jak pan planuje ten cykl przygotowań do meczu z Piastem wykorzystać? No tak, będziemy trenować za dosyć intensywnie. Mamy jutro dzień wolny, natomiast spotykamy się we wtorek. W środę mamy badania wydolnościowe, mamy dwie jednostki, w czwartek też, piątek mamy jeden trening, w sobotę wjeżdżamy do Palenicy, gdzie zagramy sparing z Lechem Poznań. Następny tydzień już będzie standardowy do meczu z Piastem Gliwice. To jeszcze a propos tych transferów, to jeszcze tak troszkę pomęczę pana. Jak ocenia pan szansę? Znaczy tak, bo wspomniał pan, że są testy medyczne, to rozumiem, że wszystko jest przygotowane do finalizacji i czekamy tylko na No mi jest ciężko powiedzieć, naprawdę, nie ja powinienem tutaj na te pytania odpowiadać. Panie trenerze, no ale okej, no na stronę pana wiedzy, panie trenerze, jeżeli będą testy medyczne pozytywnie, to jak pan ocenia szansę na to, że ci zawodnicy zasilą pana drużynę? Jeżeli przyjadą na testy, to już będzie duże prawdopodobieństwo, że tutaj zostaną. Okej, dzięki państwu. Piotr Janowski z Torcowska. Panie trenerze, czy te ewentualne ruchy, tak jak pan wspomniał, że porównujący napastnik, to już będą te brakujące elementy, czy widzi pan jeszcze jakieś deficyty i będzie pan rozmawiał z Lubomirem Bludanem, żeby jeszcze ktoś przyszedł, bo zapewne takie rozmowy panu wytoczycie? Myślę, że nic tutaj więcej się nie wydarzy, natomiast no, ja się tylko modlę o to, żeby nikt już nie odszedł. Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję trenerze. Dziękuję Państwu i zapraszam.